Witam serdecznie. W tym roku postawiłem na sikorki. Wykonam cztery budki według projektu profesora Sokołowskiego, budki typu A. Ściany budek wykonam z drewna sosnowego, natomiast ich daszki z dębiny. Chciałem osiągnąć grubość ścianek 3 cm. Ponieważ nie miałem takiej tarcicy, musiałem rozciąć tarcicę o grubości 50 mm. Troszkę tego było. Jak się na końcu okazało, została tylko jedna deseczka. Tak wyglądały deski przed struganiem, a tak po struganiu. Było też trochę klejenia. Tak wyglądają ostatecznie deski, z których będzie wykonana budka. Wszystkie elementy docinałem na ukośnicy. Wykorzystałem pochylenie tarczy o kąt 10 stopni, zarówno w pionie, jak i w poziomie. Docinam panel przedni, który będzie składał się z dwóch elementów. Budki wykonuję od kilku lat i przekonałem się, że zdecydowanie lepszym pomysłem jest ich skręcenie niż sklejenie. Bardzo ułatwia to przyszłe czyszczenie. Pora na otwór wlotowy. Wykorzystałem wiertło o średnicy 35 mm. Korpusy budek gotowe.
Pora na frezowanie. Otwór wlotowy ma głębokość około 6 cm. Ptakom nie sprawia to żadnej trudności, natomiast uniemożliwi drapieżnikom dostanie się do gniazda. Frezujemy teraz krawędzie dachu oraz wszystkie zewnętrzne krawędzie budki. Wreszcie moment mocowania dachu. Przy szlifowaniu zewnętrznych elementów budki wykorzystałem papier o gradacji 120. Frezuję krawędzie kantówek, które będą przymocowane do tylnej ściany budki. Pomogą zawiesić budkę na miejscu docelowym. Przedni panel budki jest zdejmowany. Jest mocowany z korpusem za pomocą dwóch wkrętów. Bardzo ułatwia to czyszczenie. Budki czyszczę dwa razy w roku. Jeden raz na jesieni po lęgach, a drugi na wiosnę przed lęgami. Budki zostały ukończone. Teraz możemy z zewnątrz czymś je zabezpieczyć. Pamiętajmy, aby w środku pozostawić je naturalne. Ktoś może zapytać, od czego zacząć przygodę ze stolarstwem? Moja odpowiedź: od wykonania budki lęgowej. Projekt nie jest taki prosty. Wymaga pewnych przemyśleń. Nie potrzebujemy dużych ilości materiału oraz skomplikowanych narzędzi. Samodzielne wykonanie budki lęgowej daje ogromną satysfakcję i można wiele się nauczyć.